Marek Siwik, KP Sport, zapraszam na kolejny odcinek Futsal Raportu, gdzie teraz, jak co tydzień, podsumujemy przedostatnią kolejkę już Futsal Ekstraklasy, a więc 21. W 6 kolejnych bardzo ważnych spotkaniach dwukrotnie zwyciężali gospodarze, natomiast 4-krotnie wygrywali goście. Łącznie w tej kolejce padło aż 54 bramki, o 14 więcej od poprzedniego rekordu, wynoszącego 40 goli. Średnio w każdym spotkaniu padało aż 9 goli, z czego 25 razy do siatki strzelali gospodarze, a aż 29 razy goście. Najwięcej bramek w tej kolejce, aż 15, padło w Chojnicach, natomiast najmniej tylko 4 w Katowicach. Najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się zawodnik Red Devils Chojnice Tomasz Kryzer, który 4-krotnie pokonywał bramkarzy NBiTu Gliwice. Czas na podsumowanie pierwszego meczu. Przenosimy się na halę w Szopienicach, gdzie AZS Uniwersytet Śląski Katowice zmierzył się z lokalnym rywalem Klireksem Chorzów. Mecz, który poza derbami miał jeszcze ważny aspekt, jeśli chodzi o utrzymanie w lidze. Katowiczanie musieli wygrać mecz z Klireksem, aby to właśnie drużyna z Chorzowa spadła na 11 lokatę, a katowiczanie odbili się na miejsce barażowe. Stąd też walka w tym spotkaniu była do samego końca. Jednak mecz rozpoczął się korzystnie dla Chorzowian. Już w 15 minucie bramkę na 1-0 strzeliły goly, dając prowadzenie Chorzowianom. Dopiero w drugiej połowie udało się odpowiedzieć drużynie z Katowic. W 34 minucie do remisu doprowadził Szczurek i był wynik 1-1. Jednak w dalszej części spotkania atakowali już tylko Chorzowianie. Najpierw na prowadzenie ponownie wywiódł drużynę z Chorzowa Łuszczek, a wynik na 3-1 ustalił Damian Purolczak, strzelając do pustej bramki, tym samym dając również cenne zwycięstwo Chorzowianom, którzy na chwilę odbili się z 10 miejsca, czekając na wyniki kolejnych meczów. Natomiast katowiczanie ostatecznie przepaścili szansę na utrzymanie się w lidze i w przyszłym roku drużynę Błażeja Korczyńskiego zobaczymy już w rozgrywkach pierwszej ligi. Zawitajmy teraz do Torunia, gdzie miejscowe FC zmierzyło się z zespołem Pogoni 04 Szczecin. Mecz ten miał bardzo ważne znaczenie, jeśli chodzi o sytuację w górnej części tabeli. Torunianie dalej walczyli o pierwszą czwórkę. Zwycięstwo nad Sportowcami dawało im szansę gry o brązowy medal. Natomiast Pogoń, jeśli wygrałoby w Toruniu, przesunęłoby się w tabeli prawdopodobnie i zyskałoby szansę gry o złoty medal w wielkim finale. Mecz ten rozpoczął się bardzo dobrze dla gości. W 12 minucie pierwszą bramkę dla Portowców zdobył Adam Jączyk, wyprowadzając drużynę Łukasza Żebrowskiego na prowadzenie 1-0. Dalej trafiali dalej Portowcy. Wynik na 2-0 podwyższył Michał Kubik w 16, a minutę później jeszcze raz do siatki piłkę skierował Adam Jączyk i pierwszą połowę Szczecinianie zakończyli 3-0. Równie dobrze zaczęli drugą część meczu. Mateusz Geppert znakomicie skontrował Torunian, zdobywając czwartą bramkę dla Portowców. Jednak od tamtego momentu Torunian zaczęli ryzykować. Nikol Nagu wychodził z bramki i to on strzelił pierwszego gola kontaktowego dla Torunian, dając wynik 4-1. Kilka minut później Marcin Mikołajewicz kolejną bramkę zdobył dla gospodarzy, zmieniając wynik meczu na 4-2. Jeszcze w końcówce meczu Torunianie zmienili wynik tego spotkania. Michał Suchocki trafił na 4-3. Jednak w ostatniej minucie spotkania błąd popełnił Krzysztof Elsner i wykorzystał go Michał Kubik, dając finalny wynik meczu na 5-3. I tym samym Portowcy zdobywają cenne 3 punkty, które dają im szansę gry o złoty medal w rozgrywkach. Natomiast Torunianie już wiedzą, że po tym spotkaniu będą mieli 5. lokatę na koniec rozgrywek Futsal Ekstraklasy. Myślę, że jak dla Beniaminka to całkiem dobry rezultat na pierwszy sezon w lidze. Przenieśmy się teraz do Rudy Śląskiej. Tam Gwiazda spotkała się z Red Dragons Miewy. Gwiazda, która już wie, że w przyszłym sezonie będzie relegowana do pierwszej ligi, podejmowała Red Dragons, które cały czas walczy o to, aby nie skończyć ligi na miejscu barażowym. Stąd też gracze z Wielkopolski liczyli na zdobycie cennych 3 punktów. Mecz ułożył się całkiem dobrze dla gości. Od początku to oni prowadzili. Najpierw bramkę samobójczą zdobył Ariel Piasecki i to czerwone smoki wyszły na prowadzenie w tym spotkaniu. W 7 minucie Michał Roy podwyższył wynik dla Pniewian na 2-0 i ten sam zawodnik strzelił również 3. bramkę, dając prowadzenie Wielkopolanom 3-0. Druga połowa rozpoczęła się dobrze dla graczy
z Red Dragons czwartą bramkę dołożył Błaszczyk i to prowadzenie już było bardzo stabilne. Jednak wtedy do głosu doszli Rudzianie. Pierwszą bramkę dla nich zdobył Chyży, dając wynik 4-1, a jeszcze chwilę później drugą bramkę dla Gwiazdorów strzelił Krzymiński i było 4-2. Jednak w końcówce dalej atakowali gracze Red Dragons. Najpierw gola samobójczego zdobył Tkaczy, było 5-2, a finalny rezultat spotkania ustalił Łukasz Frajtak, strzelając bramkę 6 dla Pniewian i tym samym cenne dla graczy Red Dragons zostały wywiezione do Pniew wynikiem 6-2 i tym samym Red Dragons dalej ucieka od miejsca barażowego, będzie walczyło o to, aby nie grać dodatkowych meczów jeszcze w ostatniej kolejce. Przenosimy się teraz na północ do Chojnic, tam Red Devils spotkało się z Zenbitem Gliwice. Dalej walczy o to, aby spotkać się w meczu o trzecie miejsce z jedną z drużyn, a NBIT, no cóż, już raczej pewny szóstego miejsca, bez większych szans, chociaż minimalne jeszcze były przed tym spotkaniem, nawet na awans na czwarte miejsce. Jednak bez Łukasza Groszaka NBIT nie był tak samo silnym zespołem, co później pokazał wynik, gdzie padło aż 15 bramek. Strzelanie rozpoczęli Chojniczanie. Już w pierwszej minucie na listę strzelców pisał się Aleksandr Bondar. Ten sam zawodnik kilkanaście sekund później podwyższył wynik na 2-0. W szóstej minucie natomiast odpowiedzieli gracze Envito. Taras Tarasowicz wpisuje się na listę strzelców, dając wynik 2-1. Jednak później strzelają głównie Chojniczanie. Najpierw w dziewiątej minucie Tomasz Kriezel podwyższa na 3-1. Ten sam zawodnik 4 minuty później daje czwartego gola dla drużyny chojnickiej. 2 minuty później Sebastian Wojciechowski jeszcze raz pokonuje bramkarza Envito. Jest 5-1, a pierwszą połowę kończy bramką ponownie Tomasz Kriezel i po 20 minutach jest 6-1 dla gospodarzy. W drugiej połowie ponownie dobrze rozpoczynają Chojniczanie. W 28 minucie na listę strzelców wpisuje się Wadym Iwanow. Wtedy jednak do głosu dochodzą w końcu gracze z Gliwic. Dobrą kontrę wyprowadza Zbigniew Mirga i w 29 minucie już jest 7-2. Minutę później Włodarek podwyższa ten wynik na 7-3. No i wydaje się, że NBIT zaczyna odrabiać straty. Jednak po kolejnych dwóch minutach to ósmą bramkę zdobywają gospodarze, a na listę strzelców ponownie wpisuje się Tomasz Kriezel. Minutę później jeszcze jedna odpowiedź drużyny NBIT-u. Taras Tarasowicz zdobywa drugiego gola w tym spotkaniu. Jednak do końca strzelają już tylko gospodarze. W 34 minucie najpierw Sobański. Minutę później pierwszego gola w rozgrywkach futsal Ekstraklasy zdobywa Piotr Wardowski. A cały wynik zamknął znakomitą bramką Wadym Iwanow. I tym samym wynik został ustalony na 11-4 dla Chojnicza. No, fantastyczny mecz w wykonaniu drużyny gospodarzy i pogrom Gliwiczan, którzy tym samym ostatecznie zajmują szóste miejsce w rozgrywkach futsal Ekstraklasy, a Red Devils dalej aspiruje do gry o brązowy medal. Już jest pewna tego, że spotka się w tym meczu z jedną z trzech drużyn po ostatniej kolejce. Z kim? Przekonamy się już za tydzień. Przenosimy się teraz na ulicę Jasną w Gliwicach. Tam Gaf Omega spotkał się z drużyną KGHM-u Euromaster Chrobry Głogów. Mecz ten był bardzo ważny, jeśli chodzi o układ w tabeli, chociażby tej dolnej części. Oba zespoły chciały uniknąć za wszelką cenę grę na miejscu barażowym. Zwycięzca tego spotkania mógł już czuć się bezpieczny przed ostatnią kolejką rozgrywek. Dobrze mecz ten rozpoczął się dla gości. KGHM wyszedł prowadzenie za sprawą gola Kaczmara. Jednak w drugiej minucie od razu odpowiedzieli gracze z Gliwic. Na 1-1 wynik wyprowadził Tomasz Lutecki. Parę minut później kolejną bramkę dla Gliwiczan zdobył João Baptista i Gliwiczanie prowadzili już 2-1. Jednak w dalszej części meczu do głosu dochodzili Głogowianie. Najpierw w minucie 11 bramkę na 2-2 zdobył Nowak, a na 3-2 w 17 minucie podwyższył wynik Jacek Sander. Drugą połowę jednak dobrze rozpoczęli Gliwiczanie, bo w drugim minucie Mizgański doprowadził do remisu 3-3. Jednak 7 minut później Jacek Sander ponownie wpisuje się na listę strzelców, zdobywając gola dla Głogowian na 4-3. Jednak w końcówce meczu liczyli się już tylko gospodarze. Najpierw do wyrównania doprowadził João Baptista w minucie 33, a następnie bramkę na prowadzenie dołożył Maciej Mizgański. A wynik na 6-4 ustalił minutę później już do pustej bramki Maksym Pałciak i tym samym gracze GAF-u Omega Gliwice zwyciężają 6-4 na własnym parkiecie, zdobywają cenne 3 punkty
i plasują się na 7. miejscu w tabeli, mając już bezpieczne miejsce przed barażami. Natomiast KGHM, Euromaster, Chrobry Głogów razem z Red Dragons Kniewy i Clearexem Chorzów w ostatniej kolejce będą jeszcze walczyć o to, aby nie być na 10. miejscu w futsal ekstraklasie i grać jeszcze dodatkowe mecze barażowe o utrzymanie w lidze. Najciekawsze spotkanie czekało na nas w poniedziałek na antenie Orange Sport i w Cygańskim Lesie. Rekord Bielsko-Biała spotkał się z zespołem Gatty Active Zduńska Wola. Pierwsza drużyna mierzyła się z drugą. Najlepsza defensywa z najlepszą ofensywą. Nikt nie mógł przewidzieć, jaki finalny rezultat będzie w tym spotkaniu. Mecz rozpoczął się bardzo emocjonująco. Szybko w pierwszej minucie bramkę dla Gatty zdobył Daniel Krawczyk i było 1-0. Jednak chwilę później odpowiedź rekordu. Radek Polaszek zdobywa bramkę 1-1. I mamy już wyrównanie. Jednak dalej atakowali już głównie goście. W 6 minucie bramkę dla Gatty zdobywa Daniel Krawczyk. 3 minuty później wynik na 3-1 podwyższa Szybczyński. 2 minuty później jeszcze jednego gola dla gości zdobywa Daniel Krawczyk. Mamy wynik 4-1 i takim rezultatem kończy się również pierwsza połowa. W drugiej połowie długo kibice czekali na kolejne bramki, a jeśli już czekali, to zdobywali je głównie goście. Najpierw w minucie 34 bramkę zdobywa Stanisławski, 3 minuty później zdobywa bramkę Marciniak, a ostatniego gola dla Gatty w przedostatnim minucie zdobywa Igor Sobalczyk i na pocieszenie kibiców gospodarzy pozostaje gol bardzo efektowny na 7-2 zdobyty przez Łysonia, ale takim oto wynikiem kończy się właśnie mecz i pogrom w Cygańskim Lesie. Rekord przegrywa aż 2-7 z Gattą Active Zduńska Wola, przez to również przegrywa drugie miejsce z Pogonią i w ostatnim kolejce będzie musiał walczyć zespół Andrzeja Szłapy o to, aby wskoczyć ponownie do wielkiego finału, a nie będzie to łatwe zadanie. Gatta już pewna pierwszego miejsca, już może się szykować do finału, ale z kim się spotka, to się okaże dopiero za tydzień. Spójrzmy zatem na tabelę. Tutaj Gatta na czele 46 punktów, drugie miejsce wskoczyła Pogoń 04 z trzecim punktów 42, trzecie miejsce rekord Bielsko-Biała punktów 41, no i wiemy, że na czwartym miejscu Red Devils Chojnice już pewne meczu o trzecie miejsce. Na dole tabeli dalej o baraż walczą trzy zespoły: Clearex Chorzów, Red Dragons Pniewy oraz KGHM Euromaster Chrobry Głogów, a spadają tu już też pewne AZS Uś Katowice oraz Gwiazda Ruda Śląska. Po 21 bez zmian Aleksander Bondar, który w tej kolejce dołożył kolejne dwie bramki i już ma łącznie 29 goli na swoim koncie ten zawodnik Red Devils Chojnice. Najładniejszą bramkę w tej kolejce moim zdaniem zdobył Wadim Iwanow, który popisał się efektownym strzałem, dając 11 bramkę w tym meczu drużynie Red Devils. A teraz czas, abyśmy przedstawili najlepszą piątkę przedostatniej kolejki futsal Ekstraklasy. W bramce widziałbym Damiana Purolczaka, który wpuścił tylko jedną bramkę w bardzo ważnym meczu przeciwko AZS-owi Uś Katowice, a jeszcze zdobył jednego gola, dając też zwycięstwo Clearexowi w tym spotkaniu. Dalej w polu nie może zabraknąć Daniela Krawczyka z Gatty Active Zduńska Wola. Znakomita dyspozycja w meczu przeciwko rekordowi Bielsko-Biała. Również Tomasz Kryzel, 4 bramki, Red Devils Chojnice. Dobra forma na końcówkę sezonu od tego zawodnika. Również nie może Adama Jączyka, który w ważnym meczu przeciwko FC Toruń zdobył 2 gole dla portowców, a także Macieja Miskiejskiego, który jako kapitan zdobył 2 cenne gole w meczu przeciwko KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Tak prezentowałaby się najlepsza piątka minionej kolejki. To już byłoby wszystko, jeśli chodzi o tą niesamowitą, ciekawą, przedostatnią kolejkę futsal Ekstraklasy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania naszych materiałów na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. Również zachęcam do oglądania kolejnych relacji, a także innych materiałów wideo na antenie KP Sport. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień, gdzie podsumujemy sobie ostatnią już kolejkę futsal Ekstraklasy.